Kolejny dzień przed nami. Szykuję się do pracy. A gdy wrócę, szybki obiad i z Krzysiem na wykopki. Godzina 6:30, a ja się sam stresuję. Pyk, pyk. Waga w dół. 96,6. No i właśnie ta waga i ten udział w zawodach jest motywacją do działań. Dzisiaj było grubo, po drodze złapał mnie deszcz. No i zobaczcie, co się jeszcze wydarzyło. Jakiś pniak czy na coś zarzuciło mnie i o, jest kapać. Także dzisiaj tylko godzina 15 minut zaliczona jazdy. Więcej nie udało się, a był ambitny plan. Muszę się Wam czymś pochwalić. Jeszcze wczoraj wieczorem prowadziliśmy rozmowy na temat zakupu łódki. Krzysztof nie był zdecydowany, a dzisiaj rano przy kawce potwierdził, że jednak ją kupimy. Mega się cieszę, bo posłuży nam do wędkowania i rzucania magnesem na dymowy. Rozmowy w sprawie zakupu łodzi do wędkowania i do rzucania magnesem trwały bardzo, bardzo długo, do późnego wieczora. Musieliśmy nasz budżet przeliczyć, przekalkulować, podzielić, pomnożyć. No i wyszło tak, że możemy na zakup łódki używanej przeznaczyć 1000 zł. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Niestety oferty używanych łódek, takich mniejszych, to jest zakup około 2000 zł. Kolejne 1000 zł będziemy musieli niestety uzbierać na złomie. Mamy część już zebranego złomu z poprzednich wypadów, a resztę po prostu dostukamy na starych spalonkach. Nie możemy pozwolić sobie na zakup nowej łódki, ponieważ poprzez straty, jakie ponieśliśmy w sklepie, przez tą powódź, którą oglądaliście w wcześniejszych odcinkach, którą prezentowaliśmy, jesteśmy dużo w plecy, no i niestety musimy liczyć każdy grosz. Natomiast nas to nie zraża, zmobilizujemy się, dostukamy na złomie kasę i po prostu zakupimy tą łódź. W sklepie zaczynam dzień od pakowania paczek, a później biorę się na serwis wykrywaczy. Planuję Ewelinie zrobić niespodziankę, jej detektor troszkę odświeżyć. Dzisiaj właśnie dotarł nowy panel do Xpedeusa, no i troszkę chciałem też odmalować sztyce. Tak wygląda ten stary panel. Ja ten wykrywacz użytkowałem 10 lat. No i panel jest mocno porysowany, on jest nieczytelny i postanowiłem, że jak już ma go Ewelinka, tego Xpedeusa, ten detektor używać, no to zrobię to tak, żeby miało ręce i nogi. Mam tutaj przygotowaną też farbę spray, którą wykorzystam do tego, żeby przemalować tą górną żerć tego wysięgnika. Jakiś czas na pewno ta farba się utrzyma, potem oczywiście jak będziemy dużo jeździć, to też z powrotem się przerysuje. Natomiast będzie odświeżony, myślę, że będzie się cieszyć Ewelinka. Panel rozebrany, wypięty, gotowy do przełożenia. Sztyca przemalowana, pozostawię ją do przeschnięcia. Jak jesteśmy już przy temacie farb i malowania, wyobraźcie sobie, że właśnie tą farbę, co malowałem sztyce, użyłem do malowania przedniej maski. A kupiłem, bo miała być odporna na wysoką temperaturę. No i przemalowałem maskę, ponieważ miała tam jakieś swoje wady, które mi się nie podobały. Po paru dniach jeżdżenia, po pierwszym deszczu, zeszła farba. No i powstał taki efekt końcowy. Wygląda to jakby specjalnie zrobiona mozaika, natomiast to jest po prostu nieudolne pomalowanie z mojej strony. A miało być tak pięknie, natomiast wyszło jak zawsze. Maska jest do poprawki. Kontynuuję dalsze porządki po powodzi. No i oczywiście będę troszkę tutaj zmieniał wystrój. W związku z tym przytachałem w spiednicy stolik, który przerobiłem sobie z maszyny Singerki. Muszę trochę tylko obmyć, bo
jest niesamowicie brudna. No i też to wkomponuję odpowiednio tutaj w miejsce z detektorami. Cześć Siemka. Mały przycisk powodziowy. Ja zalało mnie tutaj, wiesz. Ja właśnie widziałam to, bo w czasie tego triatlonu. Jesteśmy same, bo Krzysztof przygotowuje busa i sprzęt na poszukiwanie. W każdej wolnej chwili dbamy o to, aby Hania czerpała radość z wakacji, z naszych wyjazdów na poszukiwania. Zabieramy ją nad wodę, aby mogła nacieszyć się z kąpieli wodnych. Ona wtedy jest w swoim żywiole, szaleje w wodzie, dokarmia łabędzie i kaczki. Tak sobie zaparkowaliśmy na skraju lasu, tu będziemy szukać złomu. O ile nam się uda, bo idzie burza, popaduje deszcz. Otwórz wykrywacz i zobacz, jakie zmiany widzisz. Znaczy wykrywacz, pokrowiec. No to chyba nie mój. No jak nie twój? Co ty z nim zrobiłeś? No przemalowałem dla ciebie, zobacz. Serio? Prawie jak nowy. Dokładnie. No. Dziękuję. Panel masz z przodu, w kieszonce ci spakowałem. Nowy. Stuningowany. Bliżeczka mi tutaj. Dziękuję. Dla ciebie wszystko, zobacz. To jest po prostu zregenerowany, już ci tyle razy mówiłem, że muszę ci go odświeżyć. No i będziesz miała praktycznie jak nowy, o, 10-letni. Deus, ale jak nowy. Na pewno ci się porysuje ta sztyca prędzej czy później, natomiast no taki, na taki wpadłem pomysł i tyle. Czym to pomalowałeś? Specjalną farbą. Jak nowy. No, wizualnie jak nowy. Panel był porysowany, teraz zobacz. Także, funfelnówka. Aż wstyd go do złomu używać. Profesjonalny wykrywacz metali. To się nazywa determinacja. Nawet w deszcz chodzimy. Sygnał. Słuchaj, jest cel, bo nie ma to tamto. Czy to deszcz, czy to mróz. Każda pasja i jakiś realny cel stwarza to, że człowiek nie patrzy na takie rzeczy jak jakiś deszcz i tak dalej. To jest kwestia tylko dobrego ubrania, no i podejścia, bo wszystko ma się w głowie. Patrz, jest tutaj kawałek łuski. Natomiast nie łusek my tu będziemy szukać, bo przyjechaliśmy na grubszy złom. No ale przy okazji wiadomo, wszystko się kopie. Na stukru nie jesteśmy, więc będziemy kopać. Widzisz, skarbia, dzisiaj nic nie znalazłam, a ty co tam masz? Znajdziesz. Śruba i zakrętka z jednego dołka. Pół kilo. Zmoknie jest cała. No nic. A gdzie masz rękawiczki? No masz tam, tam sygnał. Ale muszę wziąć rękawiczkę. Nie byłam przygotowana, że coś znajdę, nie? Nie, no nie przesadzaj. Ja nie zabieram cię w miejsca, gdzie nic nie ma. Nie. Już taki to nie jestem. Co tu? No w tym kawałku jest, nie? Nie, w tym mniejszym. Chwila skupienia, chwila ciszy. A to jest łuska. Mam i ja. Masz i ty. Jedziemy dalej, szukamy. Co tam masz? Coś dla nas, kawałek złomu, ale nie wiem, co to jest. Tak trochę to śmiesznie, że cieszymy się ze złomu, a wcześniej ten złom wyrzucaliśmy. Natomiast są inne priorytety i inne potrzeby. A co to może być? Wiesz co, to jest kawałek podkowy, dużej podkowy, zobacz. Do plecaczka, bo do kieszeni nie włożę. Wrzuć mi do plecaka. Takie rzeczy przy okazji też zbieramy. Kuflowe. Wolałbym to piwo znaleźć stałe, natomiast traktujemy to jako część złomu, którego zbieramy. Aluminium teraz kosztuje chyba około 5 zł, także 50 puszek to jest 5 ziko. A to przybliża nas do naszego celu, czyli do zakupu łódki.
kurwa. Zobacz. Co? Co mówisz? Tutaj długości? Gdzieś nie, gdzieś ściągasz ten sygnał. Spadł gdzieś. Tu. Co znalazłaś? Cybuch od starej fajki. No widać. I to jeszcze w prawie dobrym stanie. Prawie. O Jezu, jak jestem mokra. Wokoś. Jeszcze chwila i kończymy. No, jest pogoda jaka jest, no trudno. Nie pierwszy, nie ostatni raz się nie wpasowaliśmy w pogodę. A miało być tak pięknie. Jak zwykle, nie? Jak zwykle. Idę do mojego kochania zobaczyć, co tam kopie. Kolejny złom. 30, nie, 20 deko gdzieś w stali. Tego jest tu sporo. Tego jest tu sporo, bo to stare, znane mi miejsce, gdzie kiedyś na nie natrafiłem. I wiem, że dużo stali wychodzi, a nikogo tu wcześniej nie było. Moja kolejna łuseczka. I co jeszcze? Cała mokra jestem. A oprócz tego? Proszę bardzo. Pochwal się. Kilo złomu. Jakiś nawet szpień. Nie wiem, co to jest. No, ciężki jest, nie? No, trochę. Na dzisiaj kończymy nasze poszukiwania, jednak natura wygrała z chęcią i naszą motywacją. Nie przeskoczymy tego, pada od pół godziny, jesteśmy cali przemoknięci. A szkoda mi o to tej pięknej niewiasty, żeby mi się rozchorowała, no bo co ja bez niej zrobię? Odtąd. Natomiast wykrywacz Ewelinki przeszedł dzisiaj próbę deszczu. Moja twórczość po części nie zawiodła, troszkę jakieś tam delikatne rysy, ale to jest nic. Natomiast najważniejsze, że pomysł i niespodzianka się udała. Dziękuję. Małe podsumowanie wyjazdu. Złomu około 4-5 kg, bo te elementy są ciężkie. Także więcej nie udało się tym razem znaleźć. Natomiast na paliwo wydaliśmy około 20-20 paru złotych. Czyli matematyka jest nieubłagalna. To co zebraliśmy, około 5 zł, koszt paliwa około 25, czyli tym razem 20 zł jesteśmy w plecy. No niestety też tak bywa. Tak zwany false start, ale mam nadzieję, że to są złe, dobrego początki. Natomiast Ewelinkę humor nie opuszcza i w tym wszystkim to jest najbardziej bezcenne. Nowy dzień, nowe wyzwanie. Ale dla mnie na początek wyzwaniem dnia to jest wymiana opony Góralu i przeczyszczenie go troszkę, aby można było dzisiaj jeszcze pojeździć. Trochę też wody z płynem, żeby go przeczyścić całkiem, bo naprawdę jest usypiony na maksa. Dętka zmieniona, teraz tylko założyć koło do roweru i można ruszać w trasę. Słyszycie te strzały? Słyszycie te strzały? Myślałem, że ktoś do mnie strzela, natomiast przejeżdżałem koło strzelnicy, gdzie prowadzone są zajęcia ze strzelania, czy też ćwiczenia. Ale się mega wystraszyłem. Odjeżdżam stąd, żeby się nie narazić czasami na jakiegoś strzała w głowę. Teraz mam etap składania filmiku. Zobaczcie, jak dba o mnie Ewelinka, co przygotowała. Dwa hamburgery, powiedzmy, że dietetyczne, bo kotlety są sojowe. Do tego napój energetyczny, no i filmik zaraz będzie złożony. Tak. Hania nabrała inwencji twórczej i maluje co? Wykrywaczową rodzinę. Wykrywaczową rodzinę. A kto tam w niej jest, powiedz, w tej wykrywaczowej rodzinie?
Chcę to pokazać lato. No już pokazuję. No to jest twój pierwszy rysunek. To jest Julia, Krzysztof, ma, ja, mama, Oliwka, Tosia. A gdzie są inni detektoryści? Nie ma. Nie ma. Powiedz, niech sami się narysują. Nie ma, nie ma. I wisi już pierwszy rysunek Hani na tej oto szafie, którą wypełnię wszystkimi jej dziełami. Nie miałem wcześniej pomysłu na to, jak zagospodarować to miejsce, natomiast już, jak widzicie, pomysł sam wpadł. Zobacz, spójrz, tu jest kilka łódek, takich do 2000. Ta kosztuje 1950 zł, jest niedaleko nas, w zalewie. Tu jest jakaś łódka frednowych, kosztuje 1800 zł. No i jeszcze w naszym budżecie widziałem tutaj łódkę też gdzieś w okolicach Susza, ale zobacz, tu jest fajna łódka 3,5 metra, 2,5 tysiąca, no troszkę ponad nasz, no wybiega po nasz budżet, natomiast to też ciekawie wygląda, nie? Będziemy kontynuować szukanie dla nas odpowiedniej łódki, oczywiście w odpowiednim budżecie. No i chcieliśmy przede wszystkim Wam podziękować za to, że wytrwaliście do końca, obejrzeliście nasz filmik. Serdecznie Wam dziękujemy i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Żegna Was Krzysztof i Ewelinka. Do zobaczenia. A nie, to miał być Krzysiu. Może być Krzysiu.